Wydaje mi się, że jest takie zagrożenie dzisiaj, że wielu z nas może tak odbierać rzeczywistość. Czy Pan Bóg nie jest wszechmocny, że z tym nic nie robi? Gdzie jest Pan Bóg? Niedawno przeżywaliśmy razem rekolekcje internetowe w Wielkim Poście. Czas minął bardzo szybko. Zapraszam do udziału w rekolekcjach adwentowych, również online. To miejsce to klasztor sióstr remtorystek w Bielsku Białej. Siostry klauzurowe, które noszą takie wiśniowe, czerwone habity. To kolor serca. Tutaj przychodzimy z modlitwami, z prośbami. Ludzie z całej okolicy proszą siostry o wstawiennictwo. Również przed rekolekcjami poprosiłem siostry o modlitwę, żeby te nasze rekolekcje przyniosły owoce. Tak się składa, że miałem również szczęście parę dni temu prowadzić rekolekcje właśnie dla sióstr redemptorystek. Tym razem to nie było w klasztorze, to znaczy siostry były w klasztorze, w klauzurze, a ja w swoim mieszkaniu i poprzez platformę internetową dwa razy dziennie się z nimi łączyłem. I nagle w czasie tych rekolekcji, kiedy zaczęliśmy mówić o tym, co przeżywamy, bo nie sposób przeżywać Adwentu bez plecenia tego, czym żyjemy. Wiadomo, że dalej trwa koronawirus, nowa fala zachorowań, czekamy na szczepionkę. Jest niespokojnie krytyka wobec Kościoła, protesty. I to wszystko stanęło przed oczami w czasie tych rekolekcji dla sióstr, i nagle przypomniał nam się rozdział 5 apokalipsy świętego Jana Apostoła. W rozdziale 5 apokalipsy spotykamy następującą scenę. Święty Jan widzi księgę, właściwie zwój papirus, który jest zapieczętowany na siedem pieczęci zabezpieczony siedmioma pieczęciami. Papirus jest nietypowy, bo zapisany z dwóch stron. Zazwyczaj papirusy pokrywano pismem tylko z jednej strony. Ten dwustronnie zapisany papirus jest księgą, która nie może pomieścić wręcz treści, która im się znajduje. I okazuje się, że nikt nie jest godzien odbezpieczyć tych pieczęci i otworzyć księgi. Święty Jan jest bezradny i płacze, a ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. Ta bezradność Świętego Jana doprowadza go do smutku, a nawet do płaczu. I wtedy odzywa się jeden ze starców: Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, także otworzy księgę i siedem jej pieczęci. I nagle Święty Jan widzi Baranka jakby zabitego, który podchodzi, bierze księgę i po kolei odbezpiecza Odpieczętowuje kolejne pieczęcie. Dlaczego nikt nie był godzien, by tę księgę otworzyć? Co w niej było? O tym dowiadujemy się w rozdziale 6 Apokalipsy, kiedy są otwierane kolejne pieczęcie. Gdy otworzył pieczęć drugą, wyszedł koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się ludzie wzajemnie zabijali. Przy czwartej pieczęci Pojawia się koń o trupio bladym kolorze, a ten, kto na nim siedzi, ma na imię śmierć, towarzyszy mu odchłań. I dano im władzę, by zabijali mieczem, głodem, morem, czyli zarazą i przez dzikie zwierzęta. A więc widzimy, że ta księga to jest księga dzieł świata dzieł świata, które są pełne trudnych wydarzeń, smutku, łez. Nic dziwnego, że święty Jan bał się otworzyć tę księgę. Popatrzmy, chociażby ten czwarty koń, tu przed chwilą przytoczony. Jego jeźdźcy zabijali ludzi mieczem, ale też głodem, zarazą. Jest się odniesienie do dzikich zwierząt, które rozszarpywały na arenach pierwszych chrześcijan. Kiedy słyszymy o zarazie, ja pamiętam, byłem kiedyś jako chłopak na operze i tam była taka scena, Lekarzy posługujących, ukazujące lekarzy posługujących ludziom zarażonym morowym powietrzem, mieli takie charakterystyczne maski w kształcie ptasich dziobów. Być może wzięło się to stąd, że było przekonanie, że ptaki akurat nie chorowały na dżumę, i dlatego starano się upodobnić do tych zwierząt, ale też pewnie jakieś względy medyczne, gdzieś może się zorientowano, że jednak maski chronią. Te maski były podobno wypełnione ziołami, jakimiś substancjami, które miały niwelować tą możliwość, zminimalizować możliwość zakażenia. Kiedy wtedy patrzyłem na tą operę, wydawało mi się to takie odległe, myślałem sobie, no całe szczęście, że żyjemy w XXI wieku, że to nam nie grozi. Tymczasem okazało się, że doczekaliśmy się takich czasów, gdzie jakby historia zatoczyła koło. Ta księga apokaliptyczna jest pełna trudnych wydarzeń. Nikt nie jest godzien otworzyć jej pieczęci, i nagle znajduje się ktoś, kto może to zrobić. Tym kimś jest baranek. Moi kochani, wiemy, że ten baranek, który najpierw miał być lwem, który zwyciężył, a potem się okazało, że występuje pod postacią baranka, no to nikt inny jak Jezus Chrystus. Dlaczego baranek? Dlaczego tylko Jezus jest godzien otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? Żeby na to odpowiedzieć, taki obraz może spróbujmy rozważyć. Otóż wyobraźmy sobie, że w jakiejś rodzinie ktoś ciężko zachorował, na przykład ojciec. Dzieci już mają diagnozę, wiedzą, że choroba jest bardzo poważna i obawiają się, żeby tacie przedstawić tę prawdę żeby tak po prostu otworzyć przed nim wyniki badań i powiedzieć tato, jesteś bardzo ciężko chory. Ale załóżmy, że mają przyjaciela, który jest lekarzem, który nie dość, że jest świetnym lekarzem, specjalistą, kompetentnym w swojej dziedzinie, jest jeszcze dobrym człowiekiem i bardzo bliski tej rodzinie. I biorą tego tatę, mówią tato, chodź, no, mamy wyniki badań, ale sami nie będziemy ich otwierać, idziemy do lekarza. Do naszego przyjaciela, i razem z nim zastanowimy się, co tu robić w tej sytuacji. I teraz w obecności tego lekarza otwierają diagnozę, wyniki badań i mówią, jaka jest sytuacja. Lekarz wtedy bierze te wyniki i mówi: No, widzę, że sytuacja jest bardzo trudna, ale nie martw się, zrobimy wszystko, żeby Ci pomóc. Nie jesteśmy bezradni. Znajdziemy jakiś sposób, żeby temu zaradzić. Całkiem inaczej. Ten człowiek przyjmie diagnozę w obecności lekarza, który nie jest bezsilny wobec tego, co się stało, który da wsparcie, który podniesie na duchu, pocieszy. Ale między tą sytuacją rodziny z chorym tatą i lekarzem, a barankiem z apokalipsy, jest zasadnicza różnica. Nawet najlepszy lekarz w pewnym momencie okaże się bezsilny i bezradny i powie: Ja już tutaj. Korzystając z całej swojej wiedzy medycznej, nie potrafię nic zrobić. Dla Jezusa nie ma sytuacji bez wyjścia. On jest Bogiem, dla którego wszystko jest możliwe. I nic dziwnego, że tylko on był godzien otworzyć Księgę Dziejów Świata. Bo jest Panem Historii. Jest Alfą i Omegą. Do niego należy początek i koniec świata. On ma wszystko w swoich rękach. I święty Jan, który na początku płacze widząc, że nikt nie jest godzien otworzyć tą księgę, nagle odkrywa, że w baranku jest cała nadzieja, cała szansa. Żyjemy w czasach, kiedy musimy przebić się przez rzeczywistość, bardzo trudną, i w baranku odkryć sens. Moi kochani, dziś wielu ludzi mówi, no to jak to? Medycyna tak się rozwinęła, jeszcze nikt nie wynalazł szczepionki. Są protesty, ciągle w telewizji o tym słyszymy. Dlaczego nikt z tym... Nie jest w stanie nic zrobić, dlaczego nie da się zaradzić tej sytuacji tak nas czasy, w których żyjemy przerastały. Nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Czytałem kiedyś w pamiętnikach Gustawa Herlinga Grudzińskiego, historię jednego z polskich publicystów, literatów, który w czasie II wojny światowej stał się niewierzącym. Jak do tego doszło? Otóż opisuje ten nasz publicysta, że ów. Jego przyjaciel, wtedy jeszcze młody chłopak, szedł, był lektorem, ministrantem do kościoła, żeby służyć przy ołtarzu i spotyka rankiem idącą staruszkę. I mówi ta staruszka, mówi słuchaj, gdzie idziesz? Pewnie do kościoła. Wiem, że jesteś ministrantem. Tak, idę na prze świętą. Nie idź tam. Dziś mszy świętej nie będzie. Kapucynów aresztowali Niemcy. I mówi ten bohater tego wspomnienia, i to był koniec mojej wiary, bo mój Bóg okazał się słaby. I wydaje mi się, że jest takie zagrożenie dzisiaj, że wielu z nas może tak odbierać rzeczywistość. Czy Pan Bóg nie jest wszechmocny, że z tym nic nie robi? Gdzie jest Pan Bóg? Moi kochani, właśnie jest. Święty Jan w Apokalipsie mówi wyraźnie, że baranek otwiera księgę, bo jest Panem dziejów, Panem historii. Jest barankiem. Baranku trudno rozpoznać władcę. Moi kochani, baranek jest królem innym niż ziemscy królowie. O co chodzi ziemskim królom? No, żeby zdobyć rząd dusz, żeby zdobyć władzę. Znamy cesarzy, którym wystarczyło, że ktoś rzucił kadzidełko na rozpałone węgielki. Ich nie interesowało, czy on rzeczywiście wierzy, że cesarz jest Bogiem. Byleby odszedł od swojego Boga i uznał Boga w cesarzu, i przez ten akt formalny udowodnił, że odchodzi od swojego Boga, że przyjmuje bezwzględną, absolutną władzę Cezara w swoim życiu. Antioch z Księgi Mahabejskiej żąda, żeby Żydzi tylko skosztowali wieprzowiny. Jego nie interesuje, że czy mu wierzą, czy mu ufają, czy go cenią. Nie. Nawet tam urzędnicy cesarscy czy urzędnicy greccy mówią: Skosztuj, nie musi być do tego przekonany skosztuj i ocalisz swoje życie. Jezus nie jest królem, który chce przejąć w ten sposób władzę nad nami. Jemu zależy na czymś innym. Jezusowi zależy na tym, żebyśmy go kochali. A to się może odbywać tylko w wolności. Dlatego jest barankiem. Dlatego ten obraz baranka najlepiej do niego pasuje. Ale moi kochani, żebyśmy się nie dali zwieść, ten baranek jest wszechpotężnym władcą, stwórcą świata. Mało tego, on ma jeszcze jeden tytuł, to zasadniczy tytuł, żeby móc otworzyć Księgę dzieł Świata, żeby móc trzymać w swoich rękach Tę księgę, której nikt nie ważył się tknąć. O tym mówi Święty Jan w Apokalipsie. Odzywa się chór świętych, którzy zaczynają śpiewać. Śpiewają o baranku. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia języka ludu i narodu. Baranek ma jeszcze jeden tytuł, by otworzyć księgę. Nie tylko dlatego, że jest wszechmocnym Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, nie tylko dlatego, że świat do niego należy, bo jest jego stwórcą, ale również dlatego, że swoją krwią zapłacił za nas. Umierając na krzyżu, zapłacił za nas cenę swojej krwi. Moi kochani, zwróćmy uwagę na jeden szczegół tego rozdziału, tego wiersza dziewiątego rozdziału piątego Apokalipsy. Nabyłeś baranku krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, z każdego języka ludu i narodu. Święty Jan Apostoł słyszy pieśń, która mówi o nas, skoro baranek nabył ludzi, płacąc za nich swoją krwią z każdego pokolenia. To dotyczy pokolenia, nas początku, pierwszej połowy XXI wieku. Skoro nabył ludzi z każdego języka, ludu i narodu, to dotyczy także nas, Polaków, początku XXI wieku. Zobaczmy z jaką dokładnością ten fokus Apokalipsy kieruje się na nas. Ludzi żyjących tu i teraz w koronawirusie, w tych niepokojach społecznych. To wszystko było przewidziane. O tym wszystkim mówi święty Jan w Apokalipsie. Baranek przerał za nas swoją krew. Moi kochani, w życiu świętego Marcina, który jest znany najbardziej z tego wydarzenia, gdy oddaje jako jeszcze rzymski legionista połowę swego płaszcza żebrakowi, w jego życiu jest pewne wydarzenie, które jest mniej znane. Dziś przeczytałem, że pewnego razu święty Marcin już jako mnich widzi piękną postać Jezusa. Jezus w białej szacie, Wygląda bardzo pięknie. Marcin klęka przed nim, żeby oddać mu pokłon. Już miał ucałować go w stopy, kiedy nagle coś mu się, wydało mu się podejrzanego. I pyta, gdzie masz rany? Pokaż rany. I wtedy ta zjawa podobno zawyła przerażliwym głosem i znikła, bo nie miała ran. To był szatan, który nie mając innego sposobu, by zwieść świętego Marcina, Uciekł się do tej ostatniej deski ratunku, przybrał postać Jezusa, ale zdradził go brak ran na rękach i nogach. Rany Jezusa, na jego rękach i nogach, rany zmartwychwstałego Jezusa, to obraz, symbol ceny, jaką za nas zapłacił. Tłumacząc kiedyś młodzieży, dlaczego Jezus miłosierny ma ręce i Nogi przebite, dlaczego, mimo że jest zmartwychwstały i zwycięski, ma ślady po gwoździach, ma rany. Mówię, że to jest taki jakby hologram potwierdzający prawdziwość tego obrazu, że to rzeczywiście jest Jezus, bo nikt inny takich śladów nie ma. Komu zaufać jak nie Jezusowi, Barankowi, który jest wszechpotężnym twórcą świata. O nim ksiądz. W czasie Wigilii Paschalnej, gdy przyozdabia Paschał, mówi Jezus Chrystus, początek i koniec, alfa i omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jest Bogiem, który w pewnym momencie ludzkiej historii, jak to śpiewamy w jednej z kolęd, opuszcza śliczne niebo i obiera ziemskie barłogi. Staje się człowiekiem. Ten wszechpotężny Bóg pochyla się nad Najgorszym z grzeszników. Pochyla się nad najmniejszym z nas, nad każdym człowiekiem. Nie dołamie czciny nadłamanej. Pochyla się z nieskończoną miłością. A jest Bogiem wszechpotężnym i wszechmocnym. Michał Anioł Buonarroti, artysta renesansu, nie tylko z tego względu, że żył w tej epoce, ale można o nim powiedzieć, miało także w znaczeniu przenośnym, był wszechstronnym artystą. Autor fresków, chociażby w Kaplicy Sykstyńskiej. Kiedy patrzymy na te freski, można się zastanawiać, jak czuła i delikatna musiała być dłoń, która to wszystko wyczarowała. Tam są takie miękkie linie, przejścia, odcienie kolorów. Zielony tam nie tylko jest zielonym kolorem, a tam to są kilkadziesiąt odcieni zielonego, jakiejś seredyny, ciemna zieleń ornamenty roślinne w różnych, w różnych tonacjach tego koloru. I można, mówić, można zadać pytanie, jak czuła i delikatna musiała być ta ręka, która to wszystko stworzyła. A ten sam artysta brał do ręki dłuto i potrafił odkuwać kawały marmuru, że powstały gigantyczne, monumentalne rzeźby chociażby Pieta, Dawid czy Mojżesz. Podobno miał taką siłę w rękach, gdzieś czytałem, że potrafił jednym ruchem dłoni przygiąć końską podkowę. Ta delikatna ręka, która potrafiła takie niuanse wydobyć ze ściany w tych freskach, która potrafiła tak tonować kolory i takie przejścia tam zamieszczać, że wszyscy się dziwią, jak musiała być wrażliwa i czuła. Z drugiej strony potrafiła z niesamowitą siłą odkuwać marmur i przyginać podkowę. Jedna i ta sama ręka. I myślę, że to jest dobry obraz, który możemy odnieść do Jezusa. On, który jest twórcą świata, który wprowadził, stworzył świat z niczego, wprawił w ruch galaktyki, to olbrzymie przestrzenie kosmosu, w których nie jesteśmy w stanie przeniknąć rozumem, skąd to się wszystko wzięło. On na początku wezwał do istnienia z niczego. I ten Bóg staje się człowiekiem, jednym z nas, żeby podzielić nasz los, żeby najbardziej oddalonego z nas z powrotem sprowadzić do Ojca. Komu zaufać jak nie Jemu, który jest z jednej strony wszechmocny i wszechpotężny, a z drugiej kocha nas czułą nieskończoną miłością. Jak rozpoznać w baranku tego Boga? Jak w niego uwierzyć? Wydaje mi się, że tu konieczna jest wprawa. Zawsze patrzę na wielkich mistyków. Nie powiem, że im nie zazdroszczę. Kiedy czytam Teresę od Jezusa, czy chociażby małą Tereskę, Jana od Krzyża, kiedy zapoznaję się z życiem Ignacego Loyoli, zastanawiam się, co się stało w ich życiu, że oni. Tak namacalnie potrafili odczuć obecność Jezusa obok siebie. Co się stało? Jak to jest możliwe, że oni potrafili z nim rozmawiać tak, jak się rozmawia z przyjacielem, i nie zadawali sobie pytania, gdzie on jest, czy jest obecny, czy nie? Myślę, że to kwestia ich otwarcia. Potrafili poświęcić czas na modlitwę. I widzę to po sobie. W tym roku dziękuję wszystkim za modlitwy. Przeżywałem jubileusz 25-lecia kapłaństwa. I jest to bardzo wyraźnie, że kiedy jestem bliżej Jezusa, kiedy mam taki etap w swoim życiu, że rzeczywiście bardzo dużo czasu poświęcam na modlitwę, mam więcej czasu na lekturę Pisma Świętego. Czuję wręcz w sposób taki doświadczalny obecność Jezusa w moim życiu. A kiedy mam więcej obowiązków, kiedy jakaś rutyna dnia codziennego mnie oddala od tych praktyk, nagle jakby tracę Jezusa z moich oczu. A więc, żeby odczuć Jezusa, który jest i działa, żeby zobaczyć Jezusa w baranku, trzeba mieć dla niego czas. Są w życiu rzeczy pilne, ale są rzeczy ważne. I wydaje mi się, że taką receptę chciałbym dać dzisiaj na koniec tej pierwszej nauki rekolekcyjnej. Znajdźmy czas dla Jezusa. Znajdźmy czas na lekturę Pisma Świętego. Dzisiaj, może weźmy do ręki Nowy Testament i przeczytajmy sobie rozdział 5 i 6 Apokalipsy. I ręczę wam, moi drodzy, że jeśli znajdziecie czas na Pismo Święte, na czytanie Biblii, to mówię z całą pewnością, jeśli znajdziecie czas na modlitwę codziennie. To nagle to wszystko, przez co przychodzi nam teraz przejść, te wszystkie wydarzenia przestaną być problemem. Owszem, one dalej będą trudne, ale będziemy mieli coraz większą pewność, że nie jesteśmy w tym sami. Kolejne pieczęcie księgi naszego życia, która jest pełna trudnych wydarzeń, otwiera nikto inny, jak baranek, który nad tym wszystkim panuje. Jeżeli pójdziemy za nim, jesteśmy wygrani. Zachęcam Was, moi kochani, do udziału w tych rekolekcjach. Jutro spotykamy się na kolejnej nauce. Bardzo proszę o jakieś komentarze czy sugestie. Można zalejkować oczywiście palcem w górę. I do zobaczenia. Idźmy za barankiem. A jako zadanie, takie domowe, bardzo bym prosił, żebyśmy, jeżeli znajdziemy troszkę czasu, przeczytali rozdział 5 i 6 Apokalipsy Świętego Jana. Do outro